Siemanderko, witam wszystkich bardzo serdecznie na nowym odcinku. Słuchajcie, od 2 tygodni nie piję kawy. Sama yerba. Oczywiście nie sam, jest ze mną również Mari w tym postanowieniu. Siema! Siema, siema. To jest wodka. Tak, nie się napiłam. Od prawie 2 miesięcy nie jemy również mięsa, to też jest taka nowość. Tak, dokładnie. Jesteśmy wege, team wege. Kto jest wege, niech pisze. Tak, dokładnie od 2 miesięcy, nie dokładnie od 2 miesięcy, tylko dokładnie od daty moich urodzin, czyli święto 4 Króli, 6 stycznia, siema. No, aż sobie dolał, nie? Ale to nie jest temat dzisiejszego odcinka, dzisiaj... Jest wielki dzień! Dzisiaj jest specjalny dzień, dzisiaj uwaga... Kupujemy nowego konia! Ale o tym wszystkim powiem wam za chwilę, więc zabieramy was razem ze sobą oczywiście w tą podróż. Jak emocje? No słuchajcie, rączki mi się trzęsą, nie wiem co powiedzieć. To jest coś niesamowitego. Nie codziennie się kupuje konia, nie? Ja w sumie pierwszy raz jadę teraz po konia, także nawet nie wiem jaki to ma przebieg. Nie wiem, co potem będziemy robić. Będziemy się słuchać innych, robić to, co nam każą, według instrukcji. Wszystko będzie nagrane. Uwaga, pies. Zejdź z drogi tej, gościu. No jedziemy właśnie do chłopaka, który ma przyczepę z transportem. Jak to się mówi? Transporter. Jedziemy teraz do chłopaka, który ma transporter i przewiezie nam konika na miejsce do nas. Nadjeżdżamy! Tam, 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 tam. Mamy zorzę! Jest u nas zorza! Ojej, dzień dobry! Tak więc... Przedstawiamy wam nowego konika. Ma na imię Zorza. Tak, po mamie. Jest to koń szlachetnej półkrwi, jeśli chodzi o rasę. I widzicie, jak jest piękna. W ogóle tak. Największa na tatuś, przesadzie. Tatuś był Ślązakiem, matka... Wielkopolska rasa. Więc wyszło coś takiego, jest... Ogień. Ogień i jest ogromna. Ma 1,67 m w kłębie, jakby kogoś to interesowało. Tak. Czyli tyle, ile ma wzrostu, ona ma tu. No, i nawet to widać. Widać. Tak, z takich ciekawostek to powiemy wam, że musimy jeszcze na nią dużo popracować, ponieważ w siodle chodziła dopiero 2 miesiące, tak więc przed nami jest dużo pracy. A ma 5 lat, więc to tak. Ma 5 lat, więc jest młodziutka, jest czas. Możemy ją przystosować jakby do siebie, żeby łaziła, żeby chodziła tak jak chcemy. Mariusz na niej siedziała. No. Możesz powiedzieć, jak wrażenia? Wysoko. Wysoko? Wyżej niż na pilocie? Nawet 55 w kłębie, więc ciężko się wsiadało, ale jest, ogólnie ma spokojny charakter. Przywitaj się z naszymi widzami, będziesz teraz gwiazdą. Widzicie zresztą, jest w nowym miejscu, zachowuje się jakby to było od lat. Dokładnie. Czeka nas jeszcze dużo roboty, takiej jak przyzwyczajenie jej do reszty koni, do stada. Musi znaleźć i znać swoje miejsce w stadzie. No i tereny też, to jest totalna nowość dla niej. Nie? Tak, tereny. Po kolei, powolutku będziemy wszystko robić i wszystko będzie pokazane. Także jesteście z nami od początku razem z Zorzą. Jojo, zaczynamy rozdział numer 2. Dobrze pamiętam. Idziemy dzisiaj sobie do koników. Mamy ładną pogodę. W końcu nam padok trochę wysechł. Już wygląda ładnie. Przeczyścimy ją sobie dzisiaj trochę. Mówię o Zorzy, rzecz jasna. Wypuścimy na padok. Spędzimy z nią trochę czasu razem z wami. Generalnie mieliśmy 3 dni bodajże przerwy, ale codziennie ją czyściliśmy, przyzwyczailiśmy do naszej obecności i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj ją sobie weźmiemy na linkę. Zresztą co się działo przez te 2-3 dni ostatnie, to opowiemy wam na padoku.
Dokładnie, weźmiemy ją na linkę, pochodzimy sobie z nią trochę, poznamy trochę teren na waszych oczach, żeby tam wiadomo, wszystko było ładnie pokazane. I co? Myślę, że można iść do koni. Czekaj. A, właśnie. Jest, Zorza. Ej, jako jedyna do nas wyszłaś. Cześć dziewczynko. Dzień dobry. Jak się miewamy? No co? Nic nie mam, ej. Słuchajcie, nie macie pojęcia, jaka to jest piejda. Ostatnio jak byliśmy, to położyła głowę na Marii. Ona ma tak wielgaśną głowę, że Marii się prawie pod nią ugięła. Jest tak ciężka, ona nie rozumie, że jest ciężka i wielka. O, trzeba cię przyczyścić. Dobra, nic. Wchodzimy i czyścimy, co? Idziemy sobie na łączkę. Idziemy sobie na łączkę. Ale ładnie wygląda na tym zielonym tle. I tutaj sobie chwilę czasu z nią posiedzimy, pochodzimy. Damy jej pojeść trawki. Jesteśmy już z Zorzą na padoku. Zorza sobie tam z tyłu gdzieś wcina trawkę. Chcieliśmy wam opowiedzieć o tym, co się działo przez ostatnie dni od momentu, kiedy Zorzę tutaj przywieźliśmy. Pierwsze w sumie, co można powiedzieć, oczywiście tego nie nagrywaliśmy, żeby jej nie stresować dodatkowo, to było tarnikowanie zębów, ponieważ miała dosyć problem z zębami i żeby poczuła ulgę i żeby było lepiej do jedzenia i do wędzidła i tak dalej, no to w pierwszej kolejności zrobiliśmy to, żeby zadbać o jej zdrowie. Tak, tak. Co tam jeszcze było? Znaczy no było, no. Chodziliśmy z nią po padoku, wypuszczaliśmy ją, przez chwilę poznawała się z końmi. Tak, tak, no. Chwilę było dobrze, jakieś tam podgryzanie było. No takie normalne, ale to... wszyscy mówili, że super się zaakceptowały ogólnie. Więc... Generalnie jest mega spokojnym koniem, ale to wszystko trwało chwilkę, nie dawaliśmy jej jakby dużo pracy, bo to wiadomo, stres na początku jest. Chciałam jeszcze wspomnieć, że ludzie, od których mamy Zorzę, są naprawdę świetni. Tak. Bardzo miły pan, taki widać, że miał super podejście do Zorzy. Zresztą widać, jak jest zadbana, to już samo świadczy o sobie. Już do nas pisał SMS-a, jak tam Zorza. Czyli martwi się, więc czyli pozdrawiamy się serdecznie. Bardzo tak. Fajnie to świadczy o panu. No i co? Jeszcze nam zostało do zrobienia u niej? Podkowę musimy jej założyć na przód. Później wam pokażemy, jak pięknie daje nogi. No, to jest to. Ja jeszcze czegoś takiego nie widziałam. Dokładnie. Lubi zakładanie butów. No, bardzo ładnie daje nóżki. Ja tutaj jeszcze chciałbym pozdrowić moją babcię, bo pewnie nas ogląda. Ja też pozdrawiam. A jest naszą fanką i bardzo kocha konie, więc babcia zapraszamy. No, na żywo, żeby zobaczyć. Tak, dokładnie. Zorza. Zbliża się powoli do nas. No. Obserwuje wszystko, po prostu tak obserwuje. Siedzi cały czas pod bramą, bo wypuściliśmy ją samą, a tamte konie są w boksie. I cały czas tutaj co jakiś ten, obserwuje. Co jakąś chwilę ze sobą gadają. Jakieś prychanie, jakieś. Oni są zazdrośni dźwięki. I pewnie jej coś tam mówią. No. Ej, my też chcemy. Idziemy wam pokazać, jak daje nogę. O, jak ładnie mi dała nogę. Jest nagrane? No. Jest, to teraz trzeba dać jej marchewkę. Dobry konik. Ludzie gadają, że powinien koń mieć grzywę na jedną stronę, żeby tutaj pokazać mięcho. Ale w sumie nam się tak to podoba, jak ma na dwie strony, wygląda jak koń z filmu. No. W ogóle na początku ją porównywałem z bucefałem, ale ostatnio obejrzeliśmy jakiś film na YouTube, on się nazywał Wicher, tego jest ogólnie 5 części. I zobaczcie, jak ona była tylko troszkę szczuplejsza, to ona wygląda jak wicher. Normalnie mądra jest jak wicher, na pewno. Jeszcze trochę roboty i będziemy na niej jeździć na oklep. Nie? Jak to? Tak to nie.
Dobra, bierzemy Zorzę na ten drugi padok, żeby była bliżej koni, bo już się trochę zaczyna denerwować. Pobiega sobie z nimi tutaj, podejdzie, powąchają się. Od razu. No. No bo jednak konie to zwierzę stadne, nie? A tak przynajmniej się poznają powolutku i dopiero potem będą razem biegać. O, zobaczcie. No, uśmiech. Dobry konik. Teraz generalnie za chwilę wezmę na linkę, sobie z nią tutaj pochodzimy. Został nam jeszcze jeden rozdział do zrobienia, trzeci. Już trochę skupiłem, czy to jest trzeci rozdział, czy ile tych rozdziałów jest, no ale dobra, nieważne. Kolejny rozdział, w którym prawdopodobnie założymy jej siodło. Nie wiem, czy nagramy to sami, czy przyjedzie ktoś i nam pomoże, bo wiecie jak jest, my jesteśmy jeszcze Januszami. Nikt się tutaj nie ma za prawdziwego koniarza, bo wiadomo, że nimi jeszcze nie jesteśmy. Uśmiech. Co ty za małego wziąłeś? Ścinę całą, tak gębę masz taką, żebyś całą włożyła. No jest mokra, jest zdenerwowana. Dobra, nie będziemy jej już dzisiaj nic więcej z nią robić. Dobra, do zobaczenia w następnym rozdziale. Pa! Wow, rozdział trzeci, no chodź. Dobry. Rozdział trzeci, czyli praca z koniem, pierwsza praca. Nie nagraliśmy wam tego jakby na miejscu tam, ponieważ no, nie było zbytnio jak nagrywać, dlatego że przyjeżdża do nas taki pan, który nam pomaga ułożyć te konie jakby od początku. Cofnęliśmy się krok w tył, żeby zrobić dwa do przodu. Chcemy zrobić wszystko dobrze, powolutku, po kolei. Także mamy takie mini wykłady tam. Z korzyścią dla konia i dla nas też. No i wiecie jak to jest, nie chcemy biegać wszędzie z kamerą i tak dalej. Sama Zorza jest też tak wrażliwa i w ogóle taka elektryczna, jak to powiedział. Taka naładowana jest, że ten chłopak, który nas uczy. Jak tylko jest migawka aparatu, tak łapie ostrość, takie pik, to zaraz wszędzie staje, patrzy co się dzieje, nie chcemy jej rozpraszać. Coś tam nagraliśmy, ale nie wszystko. Pokrótce wam opowiem jak to wyglądało. Na końcu wam coś pokażemy. Może jeszcze powiedzmy, czego oczekujemy od Zorzy. Tak. Po pierwsze, to chcemy, żeby dawała normalnie założyć sobie tranzelkę. Normalnie założyć sobie siodło. Żadnego cofania się nie chcemy, żeby było. Chcemy, żeby to nie był koń jakiś wielce sportowy i tak dalej, ale chcemy, żeby wszystko robił. Chcemy poczuć z nim taką więź jakby w tym szkoleniu z metodami naturalnymi. I najważniejsze jest dla nas, żeby nie miała złych nawyków. W żaden w ogóle sposób. Dokładnie. No i żeby było takim fajnym koniem rekreacyjnym. Takim do przodu, ale też takim spokojnym, żeby każdy amator, czy też ktoś zaawansowany był zadowolony, jak na niego wsiądzie. Z takiego konia. Chcemy móc na niej poświrować, ale też chcemy móc jeździć normalnie i pozwolić każdemu na nią wejść i żeby ten koń nie zrobił jakichś jaj niepotrzebnych. Właśnie. Była kontrola jakaś. No, więc dzisiaj założyliśmy siodło, założyliśmy tranzelkę. Wcześniej była lążowana. Zaczęliśmy od pracy z ziemi, od lążowania. No i stwierdziliśmy, że musimy wybudować rondpen. I zapowiada się bardzo fajna zabawa z koniem, bo właśnie w lążowniku fajnie można taką interakcję zbudować z koniem, więź i tak dalej. Więc jesteśmy sami ciekawi, też się do tego douczamy. No, no to też jest tak po troszku, że gdy patrzymy na to, jak ten pan, którego pewnie potem przedstawimy, pracuje z tymi końmi, to my też się uczymy, to jest dla nas tak jakby... To jest takie czytanie książki normalnie. Dokładnie. Stoimy, patrzymy się, wszystko nam opowiada, wszystko mówi, wszystkie punkty konia, jak reaguje, kiedy jest zły, kiedy sucha, kiedy kuma, kiedy jest rozkojarzony, to wszystko te ruchy konia nam wszystkie tłumaczy, także stoimy po prostu z takimi oczami chłoniemy. I chłoniemy tą wiedzę. Żeby też nie było, że wielce końskie vlogi, a nic nie wiemy, także nie wywyższamy się, idziemy powolutku z najniższego pułapu, coraz wyżej, zrobimy z tego coś naprawdę fajnego. Myślę, że zauważycie różnicę na przestrzeni kilku vlogów, że między, no przede wszystkim sobie. No. Kiedyś nagramy taki odcinek, jak oglądamy stare. Oglądamy nasze stare końskie vlogi. Będziemy się wszyscy śmiali. Każdy progres, wszystko będziecie też widzieli. Na bieżąco będziecie z nami. Zobaczycie też, jak Zorza będzie pracowała już niebawem. Jesteś gwiazdą. Parcie na szkło. O, dobrze, to chyba wszystko. Nie będziemy więcej wam opowiadać, bo mówię, jesteśmy jeszcze zieloni. Wszystko jest dla nas nowe. Powiemy tylko, że Zorza nagle, tylko
jak na razie sprawuje się bardzo dobrze, jest spokojna, opanowana, szybko się uczy. Jest w sumie młodziutkim koniem, tak jakby Maria ostatnio powiedziała, że to jest taki nieoszlifowany diament. Dokładnie. Także będziemy ją szlifować, będzie... Powiedz im, Zosia będzie najlepszym koniem, będzie jak wicher. Także subskrybujcie ten kanał, klikajcie łapki w górę i do zobaczenia na następnym końskim odcinku, który już się kręci. Jak chcecie kolejny, piszcie. Pa! Siema. A znaczy... Pa, ale tam poleci jeszcze coś, nie? Więc zostańcie.